powitać moich widzów. Zapraszam na Elden Ring. Dzisiaj nosimy zbroję D oraz dwa miecze. Z twoją bronią już biegaliśmy, ale tym razem używam czegoś innego. W prawej rączce mamy skrzydła Sela. Doskonała broń, bo skaluje się z inteligencją oraz z zręcznością. Troszeczkę siły, ale głównie to jest zręczność i inteligencja. W lewej mamy miecz Boga Węży, czy Wężowego Boga, jakoś tak. Broń, myślałem, że bardzo słaba, bardziej taki, jak to mówię na zachodzie, gimmick, taka sztuczka, jakiś taka gadżet, który bardziej jest zrobiony dla wyglądu, ale powiem wam, o tyle ile obrażenia nie są zbyt wysokie, to po pierwsze można w nią włożyć sztukę walki, jeden z prochów, czyli cokolwiek, krwawienie, ja sobie włożyłem mróz, jak wiemy mróz skaluje się z inteligencją, także to jest świetne. Po drugie, można też używać ją ze skrzydłem, to jest również klasyfikuje się jako simitiar. I po trzecie, jeżeli zobaczyliście takie błyski, błysk taki czerwieni wokół mojej postaci, zaraz wam pokażę, o czym mówię teraz, o właśnie. To jest miecz wężowego boga. Ile każdego kogoś zabijemy, wysysa troszeczkę energii życiowej i karmi nas. Nie pozwala, żeby nam życie spadło. To jest jakiś procent, nie wiem, 3%, 4%, malutko. Bardzo niewiele. Będziemy musieli zabić kilku wrogów. To nie jest coś, co będzie nas leczyło. W ogóle się nie przyda podczas walki z bossem. Aczkolwiek podczas takiej eksploracji, kiedy walczymy z wieloma przeciwnikami słabszymi, którzy czasami nas zranią, coś wyszczerbią, strzelą do nas, sprawdza się idealnie. O tyle, o ile ta broń, moje broń nie są wymaksowane, bo tutaj brakło mi kamieni. Ten skrzydło mam na plus 6, to jest ta broń specjalna, ponure kamienie. Czyli na plus 6, czyli w połowie jest tak ulepszona. A ten wężowy miecz mam chyba na plus 9? Słabiutko bardzo. To jest ta broń zwykła, czyli skaluje się do 25. Więc na plus 9 na tym etapie to jest naprawdę mało. I popatrzcie na ten atak. Genialne. Skrzydło Asela ma dwa ataki specjalne. Jeden z nich to właśnie widzieliście, taka chmura. Chmura takiego kosmosu, takiej galaktyki jakiejś. To się nazywa chyba właśnie galaktyczne pociski, czy jakoś tak. Jakąś dziwną, ma taką kosmiczną nazwę. Wypuszcza taką właśnie mgławicę takiej magicznej energii. A drugi atak to jest właśnie ten. Dwa szybkie pociski na krótki dystans. One lecą, to są pociski na odległość, ale dystans mają bardzo niewielki. Ta mgławica jest bardzo potężna, zabiera niewiele, naprawdę niewiele naszych punktów skupienia i myślę, że jeżeli mamy kilku wrogów na raz, pomimo tego, że jest wolna, można zaplanować to uderzenie. Popatrzcie sami, jak to wygląda. Ja się dopiero troszeczkę uczę tych broni, timingu i tak dalej, także czasami mnie tu będą leszczeć, popychać, ale ogólnie nawet na takim niskim poziomie ulepszenia, jak właśnie mam tutaj w tym filmie, te bronie, wiecie, dają radę. Dają radę. I podobają mi się właśnie nowy zestaw ruchów, bardzo mi się podoba. Tych stymitiarów. Bardzo dynamiczne. Zwłaszcza kiedy podbiegamy, jakiś uskok. Fajne. Coś nowego. Coś innego. Czyli nie na plus 9, na plus 8 miałem ten miecz. Musiałem sprawdzić, upewnić się. Lecimy. Miałem jechać w różne chyba 3-4 miejsca. Tam mówiłem w trzecim odcinku, że pojedziemy. Ale ostatecznie, wiecie, jestem tutaj. Najbliżej mamy do Dominuli, czyli tej wioski takiej, która ma
bardzo fajny klimat, niesamowity. Dla tych, którzy nie grali w Bloodborne, nie byli w Hemwick, no to mogą teraz odczuć to troszeczkę, jak było w Hemwick. Bardzo fajny klimat tej wioski, podoba mi się. Sam pomysł i w ogóle lokacja. Ponownie FromSoft zaskakuje, coś wspaniałego. Więc eksplorujcie sobie to miejsce, powiem wam, jest tu było kilka ciekawych rzeczy, pozwiedzajcie, rozejrzyjcie się. Przeskakujemy kilka minut w przód, ponownie, nie chcę was zanudzać, po prostu eksploracja. I dojeżdżamy do pierwszego wiatraku, do Minula właśnie, to jest ta wioska z wiatrakami. Będziemy jak Don Quixote tutaj biegać sobie i walczyć, nie z samymi wiatrakami, ale z mieszkańcami. Jak widzicie, to jest taka brama, powinniśmy zajechać od tamtej strony, od bramy wejściowej, która ma strażników, a raczej strażniczki. I są to same kobiety, wioska z samymi kobietami. Co się stało z mężczyznami, do końca nie wiadomo. Ale możemy kilka pomysłów od razu wpada mi do głowy. Wioska jest blisko stolicy. Mężczyźni mogą być w stolicy. Może Marika zwerbowała ich wszystkich do wojska, a kobiety zostały, żeby pracować w polu i zajmować się gospodarstwem. Mogło wydarzyć się coś innego jeszcze. Rytuał pewien, do którego jeszcze nawiążemy. Mogła też stać się coś zupełnie innego, jakaś choroba, ponieważ są tutaj szczury. Jakaś choroba, zaraza, która dopadła tylko mężczyzn. Mogło być też coś zupełnie innego, na co w tej chwili nie mam pomysłu, co mi nie przychodzi do głowy, ale co możecie napisać w komentarzach, chętnie to przeczytam. Same te kobiety są bardzo... nie są twarde, ale niektóre z nich nie agrują się na was od razu. Niektóre z nich po prostu zachowują się bardzo pasywnie i dopiero kiedy podejdziecie, atakują. Możemy jechać dalej tą drogą, możemy też jechać do głównej wioski, do Dominuli, tam jest na tej szczycie tej właśnie tam tego wzgórza, lub możemy jeszcze pozwiedzać, pozwiedzamy sobie. Jest tu kilka wiatraków, które przy jednym jest nowy duch do przywołania, przy drugim jest chyba broń albo jeszcze coś innego. Generalnie odwiedźcie je, zajrzyjcie. Tutaj mamy kilku tych, jak oni się nazywają, Misbegotten, tych takich zwierzę ludzi, którzy, no widać, że zamordowali mieszkańców tej farmy. Przyszli tu i zrobili porządek. Jak widzicie, mordują tutaj. I jeżeli pamiętacie, że oglądaliście moją serię kilka wstecz, odcinków wstecz, to wiecie, że mieszkańcy tej wioski, omówimy sobie troszkę lore teraz, mieszkańcy tej wioski, tej Dominuli, mieszkanki dokładnie, kobiety, znaleźliśmy po drugiej stronie przełęczy, po drugiej stronie góry, niedaleko, tak w zasięgu wzroku Rei Lucarii. I dlaczego się tam znalazły te kobiety? Być może ich populacja tutaj wzrosła do tego stopnia, że już nie miały się gdzie podziać. Może to była jakaś po prostu pielgrzymka, lub po prostu zostały wysłane tam i osiedliły się po prostu, podróżowały. Może to był wynik jakiegoś konfliktu tutaj wewnątrz wioski, że część tych kobiet odeszła i postanowiła założyć osadę po drugiej stronie, daleko góry Gelmir. Niestety wiemy, co się stało tam. Zapraszam do tego odcinka, to był odcinek chyba 42 albo 43, gdzie właśnie ten z Azurem,
tam gdzie eksplorujemy tą zapomnianą wioskę, te kobiety wszystkie zostały wymordowane przez jednego z magów, bo też maga właśnie mistrza Wilhelma, który namówił pół ludzi, tych takich prymitywnych niemal troglodytów, którzy wymordowali tych ludzi, wymordowali te kobiety i pozbyli się ich stamtąd. Dlaczego ktoś chciałby wymordować te kobiety? Zobaczcie, są tak pokojowo nastawione. Palą ciała mężczyzn, ludzi i tańczą sobie. To jest coś bardzo niepokojącego. Ten ich śmiech i zobaczcie, nagle już nie tańczą, nagle się na nas agrowały i chcą nas wymordować. Na szczęście możemy użyć tych właśnie wybuchowych zombiaków, żeby się pozbyć część z nich. Ale uważajcie, mogą was zabić, kiedy was obejdą i zrzucą z konia i po prostu was zadepczą. Mogą was po prostu obejść, okrążyć i w ten sposób wymordować. Znajdujemy tutaj też kolejny kaptur, tym razem nie czerwony, ale granatowy. O tyle, o ile kolor czerwony był kolorem hańby, był dawany tym, którzy by wyruszyli i już nie powrócili. Tak jak troszeczkę takie wygnanie, tak jak czarna polewka, troszeczkę rozmawialiśmy o tym wcześniej. Kaptur granatowy był również dawany szlachcicom i członkom rodziny królewskiej. Tyle tylko, że była to swojego rodzaju, może nie nagroda, ale takie naznaczenie. Jeżeli ktoś zobaczył łaskę, te takie promyczki, które widzimy od ognisk w cudzysłowie, które prowadzą nas do głównego questu, jak wiemy, inni bohaterowie niezależni, niektórzy z nich też widzą lub widzieli to. Aczkolwiek jest to zdolność, którą można utracić z czasem, z wiekiem, po prostu przestajesz widzieć tą łaskę. Więc wynika z tego, że jeżeli ktoś widział łaskę, dawano mu ten niebieski kaptur i wysyłano, by podążał za łaską, by wypełnił przepowiednie. Było to takie troszeczkę honor w cudzysłowie, prawda? Może nie każdy chciał opuścić dom, nie każdy chciał może zobaczyć, ale nawet przyznać się do tego, że widzi tą łaskę, ponieważ oznaczałoby to, że wręczono by mu ten kaptur i wysłano w podróż, w pielgrzymkę. To jest coś, o czym warto pomyśleć. Troszeczkę wycinam, troszeczkę przyspieszam, ponieważ nie wiem, jaka jest u was pogoda, ale u mnie jest skwar, u mnie jest gorąco. I o tyle, o ile chcę nagrać ten film, to jeżeli nie muszę siedzieć tutaj kolejnych 15 minut w moim nagrzanym przez komputer pokoju, to skorzystam z tego i usunę każdy niepotrzebny footage, jak to mówią, nagranie. To jest ten duch, o którym wam mówiłem. Trochę wielkiego szczura. Teraz jest to jeden z najsłabszych samonów, ale jednocześnie jest jeden z najmocniejszych. Powodów jest kilka. Pierwszy powód, jeżeli go ulepszycie, będziecie przywoływać więcej szczurów. Po drugie, ten samon nie kosztuje nic. Ani życia, ani punktów skupienia, ani tej many. Po prostu przyzywasz go. Więc to jest jego największy plus. Koszt. Koszt, a raczej jego brak. I to, że możecie ulepszyć, i ulepszony samon robi robotę. Nawet jeżeli nie jest najlepszy. Wracamy. Pokażę wam kawałek tej drogi powrotnej, ponieważ zrobiła się noc, wczesny wieczór i widok jest naprawdę niesamowity, więc chcę wam tylko pokazać ten widok. Widok na
Święte drzewo, złote drzewo oraz księżyc, który rzuca na kolana. Okej, idziemy do samej wioski. Jeżeli wsłuchacie się, gracie w słuchawkach, to usłyszycie śmiech i radosne swawole mieszkanek Dominuli. Nie obdzierajcie mi ze skóry. Moja skóra jest obrzydliwa, przysięgam. Czyli wygląda na to, że mieszkanki Dominuli wabiły mężczyzn do siebie swoim uśmiechem, swoim tańcem. Trochę jak w Seks Misji, słuchajcie. Nie wiem, czy kojarzycie ten stary polski film. Dla mnie nie taki stary, ale może dla niektórych z was tak, to jest taki zabytek. Obejrzyjcie koniecznie, klasyka filmu, klasyka kina polskiego. Wabiły tutaj mężczyzn, po czym obdzierały je ze skóry. Może nawet zjadały, zważywszy na to, jak są ubrane, jak wyglądają i niektóre z nich mają krew na dłoniach i twarzy. Wianki na głowach. Jeżeli zwrócicie uwagę, na niektórych klamkach domów również są wianki. Może te domy zostały naznaczone, tak jak naznaczono krwią baranka niektóre drzwi. Więc to była jakaś symbolika, ten wianek coś oznaczał. Może robiono po prostu rzeźni wniątek, zapraszano tutaj i gości i podczas nocy zabijano wszystkich tych, którzy nie mieli wianka na klamkach. Nie wiadomo. A może te kobiety po prostu wymordowały swoich mężczyzn, ponieważ miały ich dosyć, ponieważ wzięły udział w jakimś rytuale. I o tym już wspominałem, ale nie rozwinęłem tego tematu celowo. Jeżeli zwrócicie uwagę, pełno tutaj symboli, właśnie te łuki. Widzicie te łuki, na którym zawisła Marika, kiedy ukarano, kiedy została zamknięta. I widzicie, one są również przyozdobione kwiatami. Widocznie te kobiety jakoś utożsamiały się z królową. Może przez swój rytuał chciały coś okazać. Albo wyznawały też innego bożka, idola, który symbolizował co innego, zmuszał je, obiecał im coś i pokazał ścieżkę, zepchnął na drogę zła. O kim mówię? Zaraz go zobaczycie. Robimy level up. I tutaj myślę, zagadka już zostaje rozwiązana. Apostoł boskiej skóry. Czy to on kazał tym kobietom obdzierać przygodnych, przyjezdnych mężczyzn? Nawet może ich swoich mężów ze skóry? Bardzo możliwe.
czy chciały coś uzyskać, wykonując jakiś rytuał? Czy też były pod wpływem jakiegoś zaklęcia, czaru lub klątwy? Mnie osobiście cała ta wioska kojarzy się z jakąś sektą. Najbliżej mi porównaniem do Mansona. Nie Marilyna Mansona, ale do tego Mansona, który miał swoją sektę, swoją wioskę taką, mały obóz, do którego wabił mężczyzn, kobiety, które potrafił oczarować, przyciągnąć swoim magnetyzmem, swojej osobowości, swoją charyzmą, zastraszyć swoją osobowością, jestestwem, majestatem, nawet bym się nie bał użyć tego słowa, ponieważ miał on w sobie coś, czego nie ma wielu przywódców, wielu polityków, celebrytów. Miał w swoim głosie, swojej osobowości, zachowaniu coś, co sprawiało, że albo z miejsca nim gardziłeś i nienawidziłeś, albo polubiłeś, podziwiałeś i chciałeś naśladować. Czy tutaj stało się to samo? Czy te kobiety wymordowały swoich mężczyzn? A może wysłały ich na wojnę, do wojska i pod ich nieobecność zakradł się tutaj jeden z apostołów? Namieszał ich w głowach, obiecał nie wiadomo co, gruszki na wierzbie, obietnica powrotu mężczyzn, całych z wojny, wysokie plony lub zdrowe dzieci, cokolwiek im obiecał, przystały na to i podjęły się tego rytuałowi, temu obrządkowi. Dlatego też myślę, to wyjaśniałoby, co dzieje się w Dominuli. Ale to tylko moje zdanie. Napiszcie mi, co wy sądzicie. Czy coś przeoczyłem, czy o czymś zapomniałem? Dajcie mi znać w komentarzach. My ruszamy dalej. Bardzo lubię ten klimat płaskowyżu. Bądźcie tutaj uważni. Część tych machin jest wciąż aktywna i operowana przez żołnierzy, strażników stolicy. Więc uważajcie, ponieważ możecie wyłapać jakąś katapultą lub strzałą z balisty. Bardzo lubię ten klimat tego miejsca. Jest, jak widzicie, taki kiedyś słoneczny, jest ładna pogoda. Złoty klimat. Właśnie klimat tego drzewa, tego dobrobytu, tego pięknej krainy. Widać gdzieś piękno i możliwość, jak cudowną była kiedyś ta kraina. Dalej jest, ale jak niesamowita musiała wyglądać w czasach swojej świetności. Teraz zawalczymy sobie, ale bądźcie uważni, ponieważ ten nieumarły, ten zombiaczek nie jest tym, kim się wydaje. Zajmijcie pozycję i przygotujcie się na ciężką walkę.
zbliżamy się do kolejnej walki z bossem. Wybaczcie, że nie mówię za dużo, ale myślę, że ta eksploracja nie wymaga za dużo komentarza. Poza tym, jak powiedziałem, u mnie jest bardzo gorąco i co gorsza, jutro idę do pracy, a w pracy będzie jeszcze cieplej. Jak sobie pomyślę, że po pierwszych 15 minutach będzie od razu pot po jajach. Och, aż chce się żyć. W każdym razie, tu jest łaska. Odpalmy ją. Rozejrzyjcie się, poeksplorujcie trochę. Tutaj można znaleźć, jeżeli odkryliście już obraz, to możemy znaleźć fajną broń, ale ja przyszedłem tutaj w złej kolejności. Musimy najpierw do Zamku Cieni i odkryć ten obraz, zanim tu wrócimy. Póki co pójdziemy do tych podziemi, które są bardzo fajne. Jedne z najlepszych katakumb podziemi / tutaj takiego pomniejszego minibossa levelu w całej grze. I mamy minibossa przed i po, w trakcie podziemi. Także zobaczcie sami.
troszeczkę pasywnie grałem w tej walce, ponieważ podczas walki zadzwonił do mnie telefon i musiałem go odebrać i porozmawiać z człowiekiem, który do mnie dzwonił, walcząc z tym bossem. A walki nie można pasować przecież na sobie. Więc tak, to było coś, gdzie musiałem multitasking robić. Czarny nóż, bardzo świetna broń. Nie mogę wam pokazać ataku specjalnego, ponieważ nie spełnia warunków wiary, ale ta broń jest bardzo dobra. Bardzo dobra. Polecam wam ją, przetestujcie. Na podziemia niestety, chociaż bardzo fajne, nie starczy nam czasu. Może w przyszłym epizodzie, może w przyszłym odcinku. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli zasłużyłem, przybijcie pionę, zostawcie łapkę, dajcie znać w komentarzach i zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia. Stay cool, jak to mówią na zachodzie. Nie przegrzejcie się w te upały. Do następnego. Cześć.